Cześć, witam Was w pierwszy dzień długiego weekendu na naszym kanale. Dzisiaj przejdziemy do bardzo ciekawego tematu, który ostatnio jest mocno aktualny za sprawą różnych wydarzeń w kolarskim peletonie. Zanim jednak do tego przejdziemy, oczywiście zachęcam Was do kliknięcia linku subskrypcji i śledzenia naszych filmików na bieżąco. Temat, który dzisiaj poruszymy, to temat hamulców tarczowych w szosie. Pokrótce przedstawię Wam w zasadzie, jak te hamulce działają, jakie są ich plusy oraz omówimy krótko to, dlaczego te hamulce dalej nie przebiły się do peletonu, skoro są takie fajne. Cóż, hamulce tarczowe w rowerze szosowym to wynalazek, który ostatnio naprawdę jest bardzo głośny. Plusy są oczywiste. Hamulec tarczowy daje nam większą siłę hamowania, tak naprawdę lepszą kontrolę nad hamulcami, lepszą modulację. Takie hamulce też dużo lepiej zachowują się podczas długiego hamowania, kiedy na przykład jedziemy bardzo długi zjazd na alpejskiej przełęczy. Taki hamulec dużo dłużej zachowuje te optymalne właściwości, które powinien zachowywać od początku do końca, czyli one nie słabną, nie grzeją się tak. Jak widzicie, najnowsze generacje hamulców Shimano mają nawet radiatory na klockach hamulcowych, czyli patent pochodzący z MTB. To jeszcze lepiej odprowadza ciepło, które na klockach hamulcowych się Wam wytwarza. Jakie plusy więcej? Oczywiście neutralność na różne warunki pogodowe, czyli jeżeli zaczyna padać, robi się mokro, tarcza jest dużo bardziej oddalona od tej mokrej nawierzchni, w związku z czym naprawdę bardzo długo zachowują te swoje właściwości, nie ma tutaj problemu z piszczeniem, nie ma problemu z utratą siły hamowania związanej z faktem, że tutaj woda się dostanie na te tarcze. Oczywiście prędzej czy później tarcze również dostaną się pod wpływ wody, natomiast będzie to miało miejsce dużo, dużo później. Klamki w hamulcach tarczowych hydraulicznych szosowych wyglądają praktycznie tak samo jak klamki zwykłe w klamkomanetkach szosowych. Są nieco większe, bo tutaj trzeba było zmieścić ten tłoczek obsługujący płyn hydrauliczny znajdujący się w hamulcach. Cóż, ciekawostką w tych hamulcach jest to, że one mają nieco inną charakterystykę działania od hamulców takich typowo MTB. Dlaczego? Oczywiście dlatego, że nie mogą mieć aż tak dużej siły na dzień dobry, bo po prostu powodowałoby to zbyt szybkie zrywanie przyczepności i bardzo duży problem, bo jednak mimo wszystko przyczepność opon szosowych jest mniejsza. Powierzchnia styku z nawierzchnią jest mniejsza, więc te hamulce nie mogą być aż tak mocne na dzień dobry. Oczywiście hamulce stwarzają pewne problemy w konstrukcji rowerów. Bardzo często teraz, zwłaszcza w rowerach przełajowych, stosuje się sztywne osi przedniego koła, czyli osi 15 mm jak w rowerach górskich. Nie dzieje się to jednak wszędzie. Producenci mniej znani, mniej wprawieni w tego typu konstrukcjach bardzo jeszcze wręcz boją się widelców karbonowych do hamulców tarczowych. Często stosuje się jeszcze widelce aluminiowe. Często też jest taki patent, że stosuje się na przykład zamiast rur taperowanych rury na przykład 1,5 cala na całej długości, które mają jeszcze tą konstrukcję nam usztywnić. Jakie minusy hamulców tarczowych? Przede wszystkim minusy są takie, że hamulce te, zwłaszcza w tańszych rowerach, są niestety cięższe, zwłaszcza na tańszych kołach. Podnosi nam to wagę roweru. Zwróćcie uwagę na przykład tegoroczne kolekcje nowych rowerów szosowych, na przykład w Crossie, który bardzo mocno poszedł w temat hamulców tarczowych. Najlżejsze modele Vento ważą powyżej 7,5, nawet powyżej 8 kg. Mówimy tu o modelach o sprzęcie Dura Ace'a DI2, który jest bardzo lekki. Na lekkich kołach, super lekkiej ramie, karbonowych elementach te rowery ważą powyżej 8 kg. No niestety hamulce tarczowe mają tu swoje minusy. Oczywiście jeżeli kwestia doszłaby do peletonu profesjonalnego, to nie byłoby problemu, bo jak wiemy, nie ma teraz problemu z robieniem rowerów, które ważą 4,5-4,60 kg, a i tak jest limit wagowy UCI, który narzuca na producentów to, aby te rowery były cięższe, w zasadzie specjalnie, żeby ten limit utrzymać. Dlaczego hamulce tarczowe się do peletonu dalej nie przedarły? Cóż, problem jest przede wszystkim taki, że porusza się trzy tematy, które są głównym problemem. Po pierwsze, mechanicy z teamów z peletonu nie chcą hamulców tarczowych, bo dużo większym problemem jest szybka wymiana koła z takimi hamulcami. Pewnie jak wiecie, w przypadku hamulców klasycznych, szosowych, wystarczy rozewrzeć szczęki, założyć koło, wyjąć koło, założyć koło, zacisnąć te szczęki i nawet jeżeli hamulec nie ustawi się idealnie prosto, to do jadącego kolarza wystarczy podjechać samochodem. Dzięki temu, że hamulec jest wyżej, wystarczy po prostu wystawić rękę przez okno i ten hamulec lekko przestawić. Hamulec jest praktycznie wyregulowany. W hamulcu tarczowym oczywiście nie ma takiej możliwości. Problem jest duży, bo mimo wszystko trzeba ustawiać klocki do tarczy. Hamulec taki może ocierać, może dzwonić. Jest to duży problem. Drugą kwestią, która jest w zasadzie w tej chwili najbardziej poruszana, jest kwestia bezpieczeństwa, gdyż kolarze nie chcą hamulców tarczowych w peletonie, bo jak głosi stara zasada, kolarze nie hamują.
w takim peletonie na poziomie naprawdę profesjonalnym hamulców się praktycznie nie używa, tylko i wyłącznie w ostateczności. Peleton jedzie bardzo szybko, nawet na trudnych technicznych trasach raczej nie hamuje, więc tak naprawdę plusy wynikające z hamulców tarczowych nie są bardzo odczuwalne, nie są bardzo potrzebne, a jednak jest duży problem z bezpieczeństwem. O co chodzi? Przede wszystkim podczas upadku w peletonie, kiedy tych rowerów krążących, latających w powietrzu jest bardzo dużo, dodatkowy, ostry i to najczęściej jeszcze gorący element w postaci tarcz hamulcowych jest bardzo dużym zagrożeniem. Mieliśmy tego przykład ostatnio, kiedy po Paryżu-Roubaix doszło do sytuacji, w której jeden z kolarzy przeciął sobie nogę praktycznie do kości właśnie o tarczę hamulcową i to nie podczas upadku paradoksalnie, bo tak naprawdę zatrzymywał się przed kolarzem, który upadł przed nim i rower, który wyleciał w powietrze, uderzył go tarczą hamulcową w łydkę, więc naprawdę hamulce tarczowe mają swoje minusy. Cóż, aktualnie temat hamulców tarczowych jest w peletonie w zasadzie zawieszony właśnie po tej ostatniej kraksie i po ostatniej przygodzie. Natomiast na pewno będziemy o tym jeszcze słyszeć, bo zdecydowanie hamulce tarczowe mają dla producentów w tej chwili, jeżeli chodzi o rowery szosowe, diametralne znaczenie, bo są po prostu drogie. I wprowadzenie ich do peletonu profesjonalnego spowoduje, że każdy takie hamulce będzie chciał mieć, bo tak naprawdę na żadnym amatorskim wyścigu wtedy już nie obędziemy się bez hamulców tarczowych. Nie chodzi tylko o modę, chodzi również o przepisy, które na przykład zaczną obowiązywać elitę w różnych zawodach, nawet krajowych, czy w zawodach niższej rangi. Cóż, jeżeli chodzi o kwestie profesjonalne, to mniej więcej sobie je poruszyliśmy. Mogę Wam powiedzieć z swojego punktu widzenia, że jeżeli chodzi o użytek amatorski, zwłaszcza w rowerach endurance, które mają służyć do tak naprawdę głównie jazdy rekreacyjnej, hamulce tarczowe mają swoje bardzo duże plusy, więc jeżeli rozważacie zakup takiego roweru, nie chcecie się ścigać profesjonalnie, nie zależy Wam tak bardzo na wadze, to taki hamulec ma duże plusy. Mówiliśmy o nich, czyli mówiliśmy o tym, że są bardziej neutralne na warunki pogodowe, mówiliśmy o tym, że mimo wszystko są mocniejsze, natomiast faktycznie bardzo mocno poprawiają wygodę jazdy na rowerze, zwłaszcza dla takich osób, które jeżdżą rekreacyjnie, które na przykład lubią jeździć w górnym chwycie, rzadko używają tego dolnego chwytu, bo takim bardzo odczuwalnym plusem jest to, że nie ma większego problemu z zatrzymaniem roweru z każdej prędkości, nawet na ostrych zjazdach w górnym chwycie, co jest naprawdę bardzo, bardzo dużym plusem. Cóż, hamulce tarczowe, póki co jeszcze temat drogi, jeszcze temat nie do końca zbadany, natomiast bez wątpienia rozwojowy, także jeżeli rozważacie zakup roweru z takimi hamulcami, to mogę Wam zdradzić, postępujcie w ten sposób. Jeżeli chcecie się ścigać, myślę, że na razie odpuśćcie ten temat. Jeżeli szukacie roweru na fajne, długie trasy i eksploracje okolicy, to jak najbardziej jest to temat godny rozważenia.